właśnie. Po prostu bieda z nędzą przez świat pędzą. No i oczywiście hałdy śmieci, nie? Nie możemy iść, bo normalnie idą za nami wszystkie owce, ty. Daj mu 5000. 5000? Oh, finish, sha, finish. A to ja 15. Nie, 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 chłopie, nie. Więc idziemy tutaj do tej wioski rybackiej zobaczyć, co tam można kupić. Jak żeśmy przyjeżdżali wtedy, jak jechaliśmy tutaj, to widzieliśmy trochę jakiś tam jest, jakiś bazar, jakieś, wiecie, sprzedają różne rzeczy. To pójdziemy, zobaczymy, co tam dokładnie jest. A szczerze, to dzisiaj mi się nie chce gotować, to bym najchętniej po prostu coś gotowego, nawet jakby dało radę, i kupić coś na jutro, to już jutro ugotuję. No zobaczymy. Kurczę, jak tu brzydko, jak wypalają te wszystkie. Oni taką mają właśnie manię karczowania i wypalania normalnie. Straszne to. Bez sensu. A nie, żeby ktoś to używał, wiecie, uprawiał tutaj. Bo ja rozumiem, jak w dżungli, w Brazylii, czy gdzieś tam w Ameryce Południowej, wiecie, karczują te lasy, żeby uprawiać. Ale tu nikt nic nie uprawia, do cholery. A wszystko popalone. Zobaczcie, jak to wygląda. No i oczywiście hałdy śmieci, nie? Daleko, kurwa, nie trzeba iść. Sorry, ale po prostu nie wytrzymuję. Mogliby przynajmniej ten, a tu widzę, że faktycznie ktoś to palił, przynajmniej część. Zostaw kurczaka! Masakra. Bela to ma taki silny instynkt łowiecki. Poczekaj, dlatego ja też muszę ją trzymać na smyczy. Tobi zresztą też nie dużo lepszy. I też on uczy się od niej. Chodź tu. Stój, stój. Popatrzcie, jak ludzie żyją. Masakra po prostu. A tam jest chyba szkoła. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Jeny, jaka fajna klasa, słuchajcie. Zobaczcie, jaka fajna szkoła. Mogę? I'm sorry. I'm sorry, I only speak English. But... okay. Jaki fajny młody nauczyciel. I used to be a teacher, yes? Yeah, I'm a teacher, yes. So this is why I have to come and see, okay, and say hello. Hello. Super. Jeny, fajne dzieciaczki. Fajnie, że mają jakąś edukację, chociażby podstawową. No, przynajmniej jakiś pozytywny, wiecie. No, słów mi brak, po prostu o nie miałam. Kurczę, fajne dzieciaczki. Młody chłopak je uczy. Szlak wie, czego tam je uczy. Klepią wersety. Może z Koranu, nie wiadomo, ale zawsze jakakolwiek forma edukacji to jest tego. Tutaj nie wszystkie dzieci są w szkole, tak? Bo minęliśmy po drodze bardzo dużo dzieci, które nie były w tej szkole, nie? Tak więc mniemam, że edukacja jest dobrowolna. Cholera, powiem wam. Ciężkie tematy, no, ciężkie. Poczucie humoru jest. Mały Paryż, proszę bardzo. Do wyboru, do koloru. Pani ma tutaj jakieś zabaweczki dla dzieci. Takie różne. Żeśmy szli przez te różne sklepiki. Słuchajcie, nic nie ma, tak jak widzicie normalnie tutaj. Ale tu bagietka jest, nie? To chyba w ogóle restauracja jest, bo pani, nie wiem, też są. To trudno powiedzieć. Ale no, są bagietki, no to chociaż tyle. Tutaj sprzedają taką wodę w woreczkach. Woda w woreczkach.
Tutaj żeśmy znaleźli taki sklepik, w którym jest tam troszeczkę więcej. Okay. No, zapytaj się, żeby podał cenę. No. Ile? How much is this? A, 1500 kosztuje jeden. A, 1500 kosztuje jeden. Na sztuki tutaj sprzedają. A za cały musimy zapłacić 12 tysięcy. A on chce 12 tysięcy, to jest półtora dolara. Półtora dolara. No nie wiem, no weź, chyba nie wiem. Weź jeden, potem może pojedziemy do supermarket, znajdziemy. Byleby na dziś, na jutro. Miałeś oko, że chociaż to znalazłeś, bo my idziemy i po prostu to wygląda tak jak tutaj, zobaczcie. Po prostu bieda z nędzą przez świat pędzą. A coś tutaj niedźwiedź jeszcze wypatrzył, ale nie wiem co tam jest. Co to jest? Ale jakieś mięso pan tam przyszykowuje. O, da pan do spróbowania. I co? Pan tak się ciągnie. Tak się ciągnie. No nie wiem, jak chcesz to sobie weź. Ja to nie muszę mieć mięsa. Pytaj się ile. No, grill pierwsza klasa. Beczka. A tutaj po prostu porobione dziury w blasze. I tam pan pali, nie? Podkłada i... Hej, proszę bardzo. Da się? Da się. A tutaj zakładam, że pewnie gotuje się ryż. A tutaj chodzi mięsko. Muszę uważać na moje dzieci. O Jezu. Uwaga. A tutaj w buteleczkach. Zaraz wam właśnie pokażę. Tutaj jest drugi taki sklepik. Różne rzeczy mający. Nie ma dużo. A tutaj pani w butelkach przygotowuje, to jest paliwo. I tutaj sprzedają tak paliwo w butelkach. Tutaj weźmiemy jeszcze od pani trochę. Tak, weź trochę bananów. Nie ma, ale przynajmniej wiecie, coś tam będzie co jeść, nie? Uwaga. Dzieci. No proszę, zobaczcie jakie modele. Zachwycają się. Pani też, tak? Zachwycają się tutaj naszą Belą, bo one nie widziały takiego psa. I Owiecki. Owiecki też się zachwycają. Wszystkie Owieczki. Poczekajcie, bo teraz... O, było 5 już 10 się zrobiło. Miało być za 5. No. No, a 5000. This is no, this is 10,000. A daj mu 5000. This is 5000. Oh, finish. A to ja 15. Nie, chłopie, nie. No, this is 5000. This is 5000. Masz 5000. I said 9000. So 5000 for this. Okay. No to to weźmiemy, tak? To 5000. Okay. Dobra. Kurwa. Wiecie co? Idzie wyjść z siebie i stanąć obok po prostu. Nie możemy iść, bo normalnie idą za nami wszystkie owce, ty. Ale jaja, nie? Bo... nie mogę. Atakowani przez owcy, to Hitchcock będzie nowy. Dobra, zmykamy. To normalnie strach. Strach. Bo wiecie, te owiec... Te owieczki to zawsze myślą, że Bela to jakaś zagubiona owieczka jest po prostu. No. Dobra, idziemy. Tutaj wiecie, ludzie w tych z przodu mają sklep, a z tyłu tam po prostu mieszkają, nie? I mają takie, wiecie, warunki. Ja tutaj będę nakręcać psy, a gadać do was, bo dla mnie każdy chce, żeby nagrywać. I wiecie, no... Nie wygląda to ciekawie, naprawdę. To tyle wam powiem, no. No. Współczuję tym wszystkim ludziom. Zobaczcie, ile naładowali na ten samochód. Wow.
Nie, bo on jest wysoko. A jakie małe kurczaki, dobra. Chodźcie, 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 dzieciaczki. Idziemy, to niestety dla nich jest dużo pokus. O jeny. Chodź. Niedźwiedź tam się niecierpliwi. Tobi nie próżnuje, dorwał jakąś rybę. No już trudno. Bo tutaj jest wioska rybacka, tam się suszą takie małe rybki. Tak, więc jesteśmy tutaj na plaży, tak więc tam jest plaża w tamtą stronę, a tutaj suszą sobie ryby. No więc muszę trzymać je króciutko. Tutaj idziemy przez domostwa i słuchajcie, zobaczcie, kurczę, jak tu nieprzyjemnie jest na drodze. No ale trudno. Jest jak jest. Ludzie muszą po prostu żyć, też nie mają wyjścia, wiecie, nie mają wyboru, widzicie, domy są porobione po prostu, wiecie, z tego, co oni tam mają. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Ostatnie żelazne zapasy. Znalazłam jeszcze parę ziemniaków. Niedźwiedź tutaj dzielnie obiera, ale muszę się poskarżyć, bo niedźwiedź na mnie krzyczał. Jak wyjeżdżaliśmy, że ja zabrałam za dużo rzeczy, a teraz proszę bardzo, wyciągam, mam co wyciągać, fasolka i tu w tych moich przepasnych szufladach mam różne skarby i teraz słuchajcie, nie uwierzycie, co ja mam. O, proszę. Lutenica, słuchajcie, ja to przywiozłam z Bułgarii jeszcze, taką jedną jeszcze uchowałam po prostu na szczególne okazje i dzisiaj jest ta okazja, bo nie mamy co jeść. Tak więc lutenica, polecam gorąco, to jest taka pieczona papryka przetarta na taką masę i to po prostu z fasolką, to jest po prostu rewelacyjne. No i zrobimy taki... Nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No dokładnie. W nocy jest taka wilgoć, że dosłownie leje się z namiotu. Normalnie po prostu kapie. Wszędzie tu mamy wodę, nie? Wszędzie stoi woda. Cały namiot mokry, musimy poczekać, aż wszystko wyschnie, zanim zbierzemy się i możemy pojechać dalej. Idziemy na spacer i niestety, słuchajcie, tutaj w Afryce najlepiej na spacer chodzi się z kijem. Trzeba wziąć kij ze sobą, bo tutaj po plaży biegają takie dzikie psy i jak byliśmy jeden raz, to taka grupa 8 psów dosłownie na nas wyskoczyła i wiecie, my to tam generalnie jesteśmy przyzwyczajeni, ale no już jak jest 8 psów, no to już jest trochę, nawet jak nie są duże, bo takie średniaki były, no to jednak to jest troszeczkę zagrożenie i warto mieć właśnie kij pod ręką. Tam żeśmy szukali jakiś czym tam wrzucić, nie? Bo no niestety, przykre, ale wtedy trzeba czymś rzucić. A te psy generalnie się boją, nawet jak już się schylisz po coś, to one wiedzą, że się schylasz, żeby jakiś kamień wziąć czy coś. Nawet jak nie ma kamienia, to już trzeba udawać, że się schylasz. No to taka zasada nie tylko tutaj w Afryce, ale w takich różnych krajach, gdzie są dzikie psy. Tak, umył się. Dzisiaj żeśmy Tobiaszka kąpali. A oczywiście nie mogłam nagrać, bo byliśmy zajęci, to już wtedy nie ma czasu na to. I takie porządne kąpanie żeśmy zrobili, bo przedtem już żeśmy tam gdzieś go w rzece zamoczyli, gdzieś takie o, tam różne podchody. Ale teraz po raz pierwszy tak z płynem, porządnie. Nie chcieliśmy tego robić wcześniej, bo nie chcieliśmy, żeby się tak przestraszył, to jednak psy to nie lubią z reguły. Tak więc chcieliśmy, żeby nabrał do nas zaufania i wtedy. Tutaj też jest jakiś pobudowany, widzicie? O, tam dookoła. Ale właśnie przed chwilą niedźwiedź mówi, ty, ale nie chciałbym tu przyjechać na 2 tygodnie, nie? No właśnie, wiecie co? Że tak się ciągle zastanawiamy nad tym fenomenem. Niektórzy właśnie tak się nie mogą nachwalić tej Afryki. I tak się zastanawiamy, skąd się to bierze, nie? No, ja myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
jak ktoś przyleci samolotem do luksusowego hotelu. Po drodze go oczywiście odbiorą z lotniska, wsadzą mu w busik czy autokar. Nawet jak jedzie przez miasto, to on może odwrócić głowę, on nie doświadcza tego, on nie wychodzi na ulicę, nie musi zrobić sobie tam zakupów, tak jak to, co my się z tym zmierzamy. Podadzą mu przepiękne potrawy, przygotowane właśnie takie pod turystów, nie? To nie są afrykańskie przyprawy, potrawy. To są potrawy przygotowane dla Europejczyków, dla zachodnich turystów, z afrykańskimi akcentami. To nie jest to, co Afrykańczycy jedzą. Śpi w pięknym pokoju, ma basen, czy są pościeli, wszystko jest wspaniale, nie? I ma najlepszy widok, bo ten najlepszy punkt, najlepsze miejsce, które jest, to jest właśnie tam postawiony jakiś super ośrodek, nie? A cała reszta to syf. Tutaj jest piękny kawałek plaży i ponieważ tutaj w pobliżu nikt nie mieszka, nie ma osady, jesteśmy pomiędzy dwoma właśnie wioskami, to jest znacznie, znacznie czyściej. No w ogóle jest prawie czysto, mogę powiedzieć, tylko tam przy krzewach, tam o, tak jakieś pojedyncze butelki, ale to nic w porównaniu do tego, co się dzieje tam bliżej naszego kempingu. Piękne miejsce. Naprawdę to taki potencjał zmarnowany. Szkoda, że ludzie nie szanują tutaj środowiska, nie rozumieją, nie ma tej świadomości jeszcze. Nie ma też tych pieniędzy takich, wiecie, komunalnych, prawda? Bo też co ci ludzie mogą, nie? Też jesteś ograniczony, ile możesz. Co oni mają z tymi śmieciami zrobić? A tutaj żeśmy odkryli, właśnie wczoraj byliśmy tu po raz pierwszy, odkryliśmy przepiękną rzeczkę. Tutaj już jest delta tej rzeki, już zaraz Wam pokażę i woda jest normalnie krystalicznie czysta w tym miejscu i w ogóle chciałam dzisiaj przyjść ze strojem się tutaj pokąpać, ale na wszelki wypadek mówię, wiecie, spytamy tego właściciela kempingu, nie? Czy coś tutaj, wiecie, nie ma jakiegoś niebezpiecznego, no pirani to w Afryce nie ma, ale nigdy nie wiesz, nie? I wyobraźcie sobie, że on nam powiedział, żeby pod żadnym pozorem tu się nie kąpać, bo tutaj są kajmany. Na wszelki wypadek, jakby ktoś nie wiedział, to kajmany to takie trochę mniejsze krokodyle, nie? No, ale trochę mniejsze. Takiego tobiaszka czy bele to bez problemu by kurczę capnęły. A i za nogę człowieka mogą chwycić, nie? Ale zobaczcie, jaka piękna jest woda. Po prostu naprawdę piękna, przejrzysta, czysta woda. I krzewy mangrowe. Pięknie tutaj. A czyż nie jest pięknie? I spokojnie, bo nie ma ludzi.
prostu obraz nędzy i rozpaczy, nie? Ale jak widać mają wyjebane sąsiedzi. Ewa. Wszystko robią w odpowiednim miejscu. Nawet na trzy pali tych ryb, patrz. Nie mają. Za chwilę już nic nie będzie pływało. To samo seafood diet, no, basically. I see food, I eat it. No, dokładnie. Ale przy tej ilości ludzi, to za chwilę tam już nic nie będzie pływać. No kurwa, oni tak nie łowią jak kurwa. Ci z zachodu. To nie dość, że złowią, to jeszcze cały dół zniszczą. No właśnie widzę, jak ona sobie tutaj leży. Widzisz, tam coś śpi, no, pani. Przesucz jest, ty. Nie widać, żeby były przepracowane jakoś strasznie. Się uwijały tam. Zrobią, co muszą zrobić i potem sobie po prostu leżakują. Każdy w ogóle jest jakiś taki relaks, tak wszystko robią powoli. Jakby jakiś tu smok jechał przez wieś po prostu. No nie wiem właśnie, tak widzimy przed nami dużą grupę ludzi, ale ja stawiam na to. O, poczekaj, on ci pokazuje, żeby zwolnić. Poczekaj. Jakaś królowa ją nieśli, nie wiem. Królowa co... loda. Poczekaj, to trzeba by było powiedzieć ten dowcip normalnie. Nie wiem, czy królowa lodu, czy królowa loda. A to taki niedźwiedzi dowcip. Ale brzydka jest dla królową. No. Loda. Ojejku, nie mów tak. Wiesz, że nie ma brzydkich kobiet. Czasem wina, tylko brak. Zwykle wina brak. Nie pies? No, dlatego pijesz tyle wina. Tak. Dziękuję. Ale już nie ma za co. Każdy komplement jest dobry. A, nawet kiepski komplement. Każdy powód do śmiacia jest dobry. In it. Because you got to be in it to win it. In it. No, to ja przetłumaczę. To ulubiony po prostu powiedzenie niedźwiedzia. Trzeba w tym być, żeby to wygrać. To takie powiedzonko, które towarzyszy loteriom w Anglii, ale oczywiście można też przetłumaczyć sobie inaczej.
wygląda na to, że tutaj wszystko kosztuje 10 tysięcy. Ojej, rozwaliły się te bułki. Chodź. Przepraszam. Rozwali, sorry. Ja tutaj ciężko jest. Pan już tam pakuje. Tutaj widzicie, jak ładnie sanepid jakby przyszedł, byłby zadowolony. Ma pan wodę? No, grunt, żeby woda była, nie? Wiecie co? Mamy problem ze śmieciami. To nie jest nasz jedyny worek ze śmieciami, bo my mamy jeszcze z poprzedniego noclegu i tam na górze widzicie jeszcze dwa worki. I ja nie wiem, kurna, co my z tymi śmieciami mamy zrobić. Tu nigdzie nie ma śmietników.